Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem, ale do tego jeszcze wrócimy. Co tak przeleciało? Niesamowite są te odgłosy z mikrofonu. W ogóle jak założę mikrofon, to gdzieś tak jakbym na Manhattanie był, a tutaj jest taki pozornie porosty ogród. Niesamowita sprawa. Do pracy jest potrzebny jednak spokój, cisza i takie inne rzeczy. Dobrze, pracujemy. Witam Państwa po bardzo długim okresie takiego niewidzenia się, ale jest to spowodowane tym, że cechuje mnie duża odpowiedzialność za słowo, a dzieją się teraz bardzo różne rzeczy i pomyślałem sobie, że byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, gdybym ja Państwu jeszcze dorzucał do kociołka jakieś rzeczy, które mi się wydają, które myślę, jakie mam przemyślenia. Dopiero kiedy te przemyślenia mi się teraz poukładały w głowie, to jestem gotów Państwu je przekazać w takiej może mniej drastycznej formie. No więc to jest taka właśnie rzecz. Po prostu cechuje mnie odpowiedzialność za słowo i uważam, że czasami lepiej się nie wypowiedzieć, nie powiedzieć czegoś, nie przedstawić swojego zdania, niż powiedzieć coś pochopnie i tak w sposób nieprzemyślany do końca. Ponieważ czy przekaz mój jest dobry, zły, czy pozytywny, czy mniej pozytywny, to zasadniczym celem tego kanału, tego mojego przekazu jest Państwa budować. Po prostu to ma być kanał budujący. Dziękuję Państwu, że Państwo ze mną jesteście. Dziękuję Państwu, że oglądacie. Przedstawiłem się. Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski, ale może powinienem powiedzieć inaczej. Jeden z moich fanów, czy mogę tak powiedzieć, na pytanie, kto to jest ten gość, że tak mówi, odpowiedział, to jest jakiś wiejski filozof ery internetu. I nagle mnie ścisnęło za serce, dlaczego ja tego nie wymyśliłem. Po prostu to jest takie myślenie, Boże, czemu ja tego nie wymyśliłem. Rozumiecie, jest zebranie zarządu gdzieś tam w firmie Renault, no i wymyślili nowy, ładny, mały samochodzik. No i siedzą i mówią, jak się będzie nazywał. No to oni mówią, no to będzie może nazywał się Renault Bulbulina 75. Renault Bulbulina Turbo. I nagle ktoś wstaje i na takim zebraniu mówi Renault Clio. I jest pozamiatane. No i do tej pory się mówi klijówka. No i właśnie chodzi o to, że ktoś powiedział, to taki wiejski filozof ery internetu. I pomyślałem sobie, mój Boże, czemu ja tego nie wymyśliłem? Czemu to do mnie nie wpadło? Czemu taka piękna myśl gdzieś przemknęła obok? Ale zobaczcie Państwo, jaka to jest kwintesencja dobra. To jest coś takiego, że powiedzenie wiejski w tej chwili, gdzieś od lat 50., 60., 70., dawno straciło taką konotację złą. Mówi się, o to wieśniak, o to wieśniaki mają tam kołpaki na trytytki czy coś. Nie, nie. Teraz zobaczcie, że wiejski to znaczy dobry, wiejski to znaczy szlachetny, wiejski to znaczy, na przykład jest serek wiejski, jest twarożek wiejski, jest szyneczka wiejska. Jest, przepraszam Państwa za te odgłosy, jest szyneczka wiejska. Wiejski to znaczy dobry, to znaczy szlachetny, to znaczy czysty, to znaczy związany z naturą w sposób mądry. Na przykład mówi się na chłopski rozum, czyli taki rozum, który jest bliski naturze, bliski dobru, bliski, jakby tak powiedzieć, szczęściu powszechnemu. Czyli wiejski to znaczy teraz dobry, wiejski, na przykład farmer, farmerski, serek wiejski, serek farmerski, twarożek wiejski, wiejska szyneczka, wiejska nalewka, wiejski żurek, samo dobro. A więc wiejski, filozof. Filozof samo brzmi dumnie, w tej chwili jest w Polsce dwóch wiodących absolutnie filozofów, pan Palikot i pan Hartmann, to jest absolutna elita pokulu zresztą. Tutaj trzeba powiedzieć, że między nimi jednak jest pewna różnica. Pan Hartmann przy panu Palikocie jest taki trochę niegramotny, niewyględny. No taki mniej zamożny, nie ma kamienicy w centrum miasta i tak dalej, najstarszej, ale no jednak powiedzieć, że ta dwójka rządzi. Hartmann i Palikot, jak gdzieś jakaś konferencja jest, zwłaszcza jak jest pan Hartmann, to organizatorzy pytają, jak jest konferencja filozoficzna, czy będzie pan Hartmann, a wtedy jak słyszą, że tak, to zapisują się gorliwie, wiedząc, że tam będzie dużo mądrej, niezideologizowanej dyskusji.
to jest właśnie po coś, co warto jeździć na takie konferencje. I ta dwójka jest dla mnie niedoścignionym oczywiście wzorem, ale ja widzę siebie jako wiejski filozof, to raczej jako taki Sokratejczyk, taki wiejski Sokratejczyk, taki wiejski, prosty, myśląco prosto człowiek, a może taki ktoś, kto chciałby bardzo mocno i miałby zaszczyt nawiązywać do szkoły lwowsko-warszawskiej. To byłoby coś, czym czułbym się wyróżniony, a więc wiejski filozof. I teraz posłuchajcie dalej, ery internetu, czyli ktoś, kto przeniósł tą taką prostą myśl, ale czystą, ale dobrą myśl filozoficzną, czyli uporządkowaną, w erę internetu, czyli w erę powszechnej dostępności. Czyli witam Państwa jeszcze raz. Wiejski filozof ery internetu, Robert Fryczkowski. Również trener. Tak to wygląda. Cieszę się, chcę rozpocząć teraz kilka projektów. Czas się, jakby to powiedzieć, teraz nabrał mocnego tempa. Chciałbym, żeby ten czas, który nam pozostał, dobrze wykorzystać. Nie wiem, ile go nam zostało. Myślę, że to są bardziej miesiące niż lata, jeżeli tak będzie. I chcę go dobrze wykorzystać, po prostu, żebyśmy wspólnie przemyśleli wiele rzeczy, żebyśmy po prostu byli mocniejsi, żebyśmy po prostu lepiej, jaśniej, w sposób taki dobry, sprawny myśleli, odczuwali, umieli uporządkować swoje pewne rzeczy. Mam dużo inspiracji z ostatniego czasu, dużo takiego smutku wynikającego z rozczarowań, kiedy to dzwoniłem do różnych ludzi i mówiłem o tym, co będzie, a oni powiedzieli, o tym będzie oddzielny materiał. O tym, że czasami nie warto zawracać kijem Wisły, jeżeli ktoś ma jakieś przekonania, to w sytuacjach krytycznych nie warto ich zmieniać, po prostu trzeba go pozostawić z jego przekonaniami, a wziąć, zebrać tylko taką grupę ludzi, która podziela Wasze przekonania. Po prostu w sytuacjach krytycznych nie warto naprawiać świata, tylko warto stworzyć pewną wspólnotę myśli i przekonań i warto przeżyć. Czy to będzie możliwe? To będzie duży luksus. Tak czy śmak, dziękuję Państwu za obecność na kanale. Cieszę się, że znowu wspólnie działamy. Mam szereg projektów, które chcę teraz uruchomić, ale musiałem bardzo wiele spraw przemyśleć, żeby nie była to paplanina. Ale teraz, kiedy jestem już wiejskim filozofem ery internetu, Boże, czemu nie ja to wymyśliłem? No ale po to się ma wielbicieli, fanów, entuzjastów, żeby oni za nas czasami wymyślili coś pięknego i nas określili. A więc teraz, kiedy mogę poczuć się jako wiejski filozof ery internetu, Robert Fryczkowski, to mogę też zacząć nowe projekty. Zapraszam Państwa na kanał. Dziękuję Państwu za wsparcie kanału. Jest dla mnie bardzo ważne, bo jak ja to nazywam, mam pracodawcę rozproszonego i Państwo są moim rozproszonym pracodawcą, czyli mając rozproszonego pracodawcę, nie muszę gonić za chałturami. Chałtur nigdy nie robię, ale czasami są pewne projekty, z których naprawdę z chęcią by się zrezygnowało, ale o tym też opowiem innym razem. Wszystkiego dobrego w ten piękny dzień Państwu życzę. Pozdrawiam serdecznie. Robert Fryczkowski, wiejski filozof ery internetu. Mój Boże, nie mogłem sobie tego nie powiedzieć. Wiejski filozof. To ja.